Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w piątek 8 stycznia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium dobre wieści dla miłośników sportów, zarówno zimowych, jak i letnich. Sprawdzimy, jak poradziła sobie jedna z największych fabryk Gliwickiej Strefy Ekonomicznej w zeszłym roku. Będzie także zaproszenie na 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczegóły za chwilę w serwisie. Zapraszam. Zaczynamy od dobrej informacji dla fanów jazdy na łyżwach. Lodowisko Pirouette rozpoczęło już działalność przy ulicy Oriona przykrytej pływalni Olimpijczyk. W zeszłym sezonie odwiedziło je około 1000 osób. Od 12 w tygodniu, od 10 w weekendy można poszaleć na tafli o wymiarach 15x30 metrów. Zabawa kończy się o 20. Na łyżwiarzy czekają zniżki m.in. na seniorów i grupy zorganizowane. Kto nie ma swoich łyżew, sprzęt może wypożyczyć na miejscu. Na najmłodszych czekają specjalne chodziki do nauki jazdy na łyżwach, dwa sympatyczne misie i pingwin. W budżecie miejskim na ten rok, jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, znajduje się pozycja dotycząca budowy nowych ścieżek rowerowych w Gliwicach. Jak się okazuje, to być może nie jedyna dobra nowina dla gliwickich cyklistów. Dziennikarze Gazety Miejskiej dotarli do protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, z którego wynika, że radni dali zielony sygnał na stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów. Wiceprezydent Wieczorek zapowiedział, że system na pewno zostanie wprowadzony, a potem rozwijany najwcześniej po otwarciu gliwickich odcinków drogowej trasy średnicowej. Koszt inwestycji szacuje się na około 500-700 tysięcy złotych. Początek nowego roku to także okazja do podsumowania starego. Gliwicka fabryka Opla wyprodukowała w 2015 roku niecałe 170 tysięcy samochodów, czyli o 53% więcej niż rok wcześniej. Przedstawiciele zakładu mają nadzieję, że ożywienie na europejskich rynkach może przynieść wzrost produkcji również w tym roku. Wielkość tegorocznej produkcji zależy przede wszystkim od popytu na Opla Astra 5. generacji, które wytwarzane jest w Gliwicach od jesieni ubiegłego roku. Zakład Opla w Gliwicach jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniającym prawie 4 tysiące osób. Należy też do największych polskich eksporterów. I pozostajemy jeszcze w tematyce motoryzacyjnej. Miasta powoli budzą się do życia po świątecznej przerwie. Jest coraz więcej samochodów, a i pogoda okazuje się niezbyt sprzyjająca. Dziś po godzinie 5 na terenie powiatu gliwickiego i miasta Gliwice wystąpiły opady śniegu. Najbardziej intensywne opady śniegu były po godzinie 8 i mniej więcej trwały do godziny 9.30. W tym czasie oczywiście śnieg, który spadł na ziemię, po prostu nie topniał ze względu na to, że mamy bardzo wymrożoną glebę przez mrozy, które mieliśmy niecały tydzień temu. To wszystko jest efektem tego braku śniegu. Po prostu gleba się mocno zmroziła i teraz będą występować lokalne oblodzenia. W godzinach rannego szczytu komunikacyjnego doszło do 4 kolizji drogowych. Na szczęście tutaj nikt nie ucierpiał. Najpoważniejsze utrudnienia powstały na drodze krajowej nr 88, tutaj na wysokości ulicy Toszeckiej i ulicy Tarnogórskiej doszło do 2 zderzeń. W obu przypadkach najprawdopodobniej kierowcy zostali zaskoczeni śliskością nawierzchni, warunkami niezbyt sprzyjającymi. Kolejnym dniem z możliwymi opadami śniegu lub marznącego deszczu będzie niedziela 10 stycznia. W tym dniu będziemy już, tak jakby przyjdzie ocieplenie, przez co temperatura już będzie praktycznie przez cały dzień na plusie. No jak wcześniej wspominałem, wychłodzona gleba spowoduje po prostu, że to co zdąży stopnieć, będzie bardzo szybko zamarzać i lokalnie mogą występować oblodzenia. Warto, jeśli jedziemy gdzieś drogą jeszcze niezbyt uczęszczaną, przyhamować, lekko sprawdzić, jak samochód reaguje na nawierzchni, bo to bardzo uzmysławia nam sytuację drogową. I myślę, że każdy z nas powinien jeździć w tych trudnych warunkach pogodowych w ten sposób, jak gdyby nie istniały pługopiaskarki, jakby nie istniały tego typu usługi, bo kierowcy przyzwyczajają się zawsze i narzekają na to, że brak pługa, że nie posolono jezdni. To nie ta droga. Najpierw zacznijmy od siebie. Szczegółowa prognoza dla Gliwic codziennie na naszej antenie po sporcie, a naprawdę dobra pogoda przyda się organizatorom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie hucznie obchodzone będzie także w Gliwicach. Nie zabraknie atrakcji muzycznych.
Na rynku w Gliwicach, tak jak w zeszłym roku, zaczynamy o godzinie 12 i już zaczyna się bardzo fajnie, bo o 12 wjadą motorowcy z gliwickiego WRM-u i pyskowickich sąsiadów. No i potem cała masa atrakcji, bo oczywiście przygotowaliśmy dużo ciekawych rzeczy. Będą stoiska różnych organizacji samorządowych i nie tylko, i poza samorządowych będzie dużo ciekawych rzeczy do zjedzenia, do kupienia, także będzie się działo naprawdę bardzo dużo. No o 16 startuje już duża scena. Jakie atrakcje muzyczne czekają na Gliwiczan? W tym roku udało nam się przygotować, wydaje nam się, bardzo ciekawą ofertę, bo dla każdego coś dobrego, z tego założenia wyszliśmy. Zaczynamy zespołem Plagiat 199, oni grają takie ska, reggae, punk. Potem po godzinie po nich zespół Scanner, czyli dosyć pewnie znany już zespół Disco Polo i taka gwiazda Disco Polo właściwie. No, chyba pierwszy raz w Ośpie grał u nas Disco Polo, ale myślę, że będzie bardzo fajnie. Potem ponad godzina dla fanów hip-hopu, czyli DJ Felix i jego cała załoga. W sumie przewinie się 21 osób na scenie, także będzie co posłuchać. O 20 oczywiście zapraszamy na Światełko do Nieba. W tym roku szykujemy bardzo, bardzo takie duże i głośne i wszyscy będą na pewno bardzo dobrze widzieć. No i po 20 startuje nasza gwiazda, czyli Sztywny Palazzi w pełnym składzie, starym składzie, bo wcześniej grali z nim wokalistą, a teraz powrócił nowy wokalista. No i grają to, co grali kiedyś w latach 80. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo fajne, wspominkowe, a i młodzi się pewnie czegoś nauczą. Na co zbiera orkiestra w tym roku? W tym roku zbieramy na pediatrię i na godną starość. I tą informacją kończymy wiadomości telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie. Wyniki naszej codziennej pracy mogą Państwo śledzić na tvimperium.pl po serwisie Sport i Pogoda na sobotę. Dziękuję bardzo za dziś i życzę miłego weekendu.